Rozdział 5 Pamiętnik Pradziada 30 Czerwca Spotkałem dziś rano na rynku Ignacego Dobraskiego, gajowego Krasińskich. Mówił mi, że organizuje kółko wśród służby folwarcznej w posiadłości swojego chlebodawcy. Jako reprezentant czerwonych na terenie gminy olsztyńskiej posiada wiele informacji, o których w gazetach ani słowa nie ma. Opowiadał o niejakim kapitanie chmielińskim, który koło Janowa formuje partię powstańczą. Twierdził, że posiada on już oddział liczący prawie trzystu ludzi. Są w nim zarówno chłopi, parobcy, zagrodnicy, rzemieślnicy i służba dworska, jak i ziemiaństwo i inteligencja. Dysponuje też oddziałem kosynierów, rekrutujących się głównie z okolic Częstochowy i Olsztyna. Energiczny kapitan zorganizował ponadto żandarmerię konną i pieszą. Ma ona za zadanie pełnić służbę policyjną i nieść pomoc przy formowaniu oddziałów oraz pilnować, by dziedzice nazbyt gorliwie nie służyli rządom carskim. Dobrski twierdził, że zna miejsce pobytu kapitana i wie, gdzie ćwiczy on swoje oddziały. Ofiarował swe usługi, gdybym chciał go poznać osobiście. Opowiedziałem o tym hasi, ale wywołało to ogromną falę łez i biadolenia. Pamiętaj, że masz maleńkie dziecko, powtarzała, bojąc się, że mogę udać się do Chmielnińskiego. Wieczorem zaszedł do nas Tadzik Wojciechowski. Do niego też doszły słuchy o nowych oddziałach Koło Janowa. Do późna gwarzyliśmy przy winie o powstaniu i polityce. Widziałem, że w Tadziku wzbiera ochota do wojaczki. Jego szczęście, że jeszcze jest kawalerem. Łatwiej odejść od rodziców niż od małych dzieci. Pierwsze lipca. Znowu wieczorem spotkaliśmy się z Tadzikiem. Tym razem u niego. Był tam jeszcze Jankowski i Rudzki i Korytko. Mają bardzo dobre wieści o Chmielińskim. Dowiedziałem się, że pochodzi z ziemi sandomierskiej. Kształcił się w Petersburgu, gdzie ukończył wyższą szkołę wojskową. Mianowany został przez rząd carski oficerem artylerii na Wołyniu. Potem przeniesiony został do Warszawy. W czasie demonstracji przedpowstaniowych rzucił służbę w wojsku carskim i uciekł do Francji, a później do Włoch. Tam był instruktorem szkoły wojskowej w Cuneo, gdzie kształci się młodzież polska. Na wieść o wybuchu powstania przyjechał do Galicji ale został tam przyaresztowany. Udało mu się jednak uciec do królestwa. W czterdzieści koni przeszedł granicę w miechowskim powiecie i natychmiast pobił i rozpędził pod mierzem oddział rosyjski, złożony z kilkudziesięciu kozaków. Na drugi dzień przyłączył oddziałek swój do oddziału kolegi z wojennej szkoły Bończy Błaszczyńskiego. Teraz, na rozkaz rządu narodowego, przybył w nasze strony dla utworzenia nowego oddziału. Wnioskuje z rozmów, że i przyrowiacy zasilą partię Chmielińskiego. Tadzik już się prawie zdecydował. 3 lipca. Zdecydowałem się ja. I nawet dostałem błogosławieństwo Michasi. Jutro jedziemy w pięciu do Dobrskiego, żeby nas zaprowadził do kwatery Chmielińskiego. 4 lipca. Dostawszy się do obozu. Zadziwieni byliśmy zrazu porządkiem i subordynacją żołnierzy. Nigdzie tu spostrzec nie można było samowoli, niesforności i braku potrzebnego rygoru wojskowego. Chmieliński małego wzrostu, lat średnich, a można nawet powiedzieć młody, z maleńkim blond wąsem, na oko niewiele wzbudzał grozy, ale gdy oko jego szafirowe zaiskrzyło się, gdy głosem ostrym i donośnym, czystym a dźwięcznym, zaczął przemawiać. Poznałeś zaraz siłę energię i przeczułeś niezłomność jego charakteru i męstwo. A cóż dopiero, gdy dosiadł konia i na czele swej drużyny dawał rozkazy i komendę. W poufnej pogawędce nadzwyczaj był sympatycznym, choć nie bardzo był skory do rozmowy. Ubrany był w surdut długi, pod szyję zapięty, szaraczkowy, bez żadnych ozdób. Opasywał go pasem od szabli kawaleryjskiej. Przy tym palone buty z ostrogami i czapka barankowa. Po prezentacji kapitan przydzielił nas do strzelców i nakazał natychmiast wziąć się do ćwiczeń. Spostrzegłem, że osobiście doglądał musztry i popędzał opieszałych. 5 lipca. Cały dzień przeznaczono na musztry i ćwiczenia bojowe. Oto porządek dnia, wczesnym rankiem pobudka, gimnastyka, śniadanie. Potem zajęcia wojskowe, obiad, krótki odpoczynek i znowu ćwiczenia. Wieczorem kolacja i apel, na którym nakazano na dzisiejszą noc stan pogotowia. Mówią, że od Częstochowy wyszły trzy roty piechoty rosyjskiej i dwustu kozaków. Dwie roty ze stoma kozakami zatrzymały się w Janowie, a reszta udała się w kierunku ledowa. Ludzie boją się okrążenia przez moskali. Niektórzy powiadają. Że z Częstochowy mają nadciągnąć dalsze posiłki dla nieprzyjaciela. Nie mogę zapisać nic więcej, bo dowódcy nakazali wcześniej kłaść się spać. 6 lipca Obudzono nas przed świtem. Dowództwo nad kompanią strzelców objął sam kapitan i nakazał posuwać się na ponik, wieś ledwo pół kilometra odległą od Janowa. Koło Ponika znajduje się folwark i zakłady fabryczne maszyn rolniczych spółki wniarski, Gniewosz i Rose, obok staw i strumyk ciągnący się przez całą wieś. Napotkani po drodze chłopi powiedzieli nam, że do Ponika przybyli kozacy w liczbie około sześćdziesięciu ludzi i kilkudziesięciu piechurów, żeby wykąpać się w stawie i oczyścić konie. Kapitan, dowiedziawszy się o tym, rozkazał podsunąć się do stawu chmielnikiem i zbożem po czym niespodziewanie napadliśmy na kąpiących się żołnierzy. Żołnierze uciekli w popłochu. Ci zaś, którzy usiłowali stawić opór, padli trupem. Na miejscu zostało zabitych kilku oficerów, pomiędzy nimi jeden major i kapitan. Ścigając wroga, wpadliśmy na rynek w Janowie. Na alarm pozostali w Janowie żołnierze carscy zdążyli zebrać się na pobliskim cmentarzu. Do nich dołączyły niedobitki z ponika. Na cmentarzu stawili opór i mając za osłonę drzewa i gęste krzewy, nie dali się wyprzeć. Bitwa trwała około dwóch godzin. Zdobyliśmy prawie dwieście sztuk karabinów, kilka koni, tabory, amunicję oraz paru jeńców. Na wiadomość, że z częstochowy nadciągają znaczne posiłki wojsk rosyjskich, dowodzone przez pułkownika Ernrotcha, kapitan kazał się wycofać. Tegoż dnia, zaraz po opuszczeniu miasta przez nas, żołnierze carscy w zemście za poniesioną porażkę podpalili Janów i sąsiednią wieś Ponik, nie pozwalając mieszkańcom ratować dobytku. Mieszkańców, którzy chcieli gasić ogień, kozacy bili batami, piechota kolbowała i wielu z nich zabiła. Ze stu kilkudziesięciu domów ocalało zaledwie pięć i kościół. W ten sposób niemal wszyscy mieszkańcy Janowa zostali pozbawieni dachu nad głową i stracili cały dobytek. Wielu z nich zaciągnęło się dziś do naszych oddziałów. Zabitych żołnierzy carskich pochowano w dwóch dołach. Kilka wozów z rannymi odwieziono do częstochowy. Kilku poległych powstańców zostało wrzuconych do studni na rynku janowskim. Ogółem straciliśmy około pięćdziesięciu strzelców. Na apelu wieczornym kapitan podziękował nam za dzielną postawę. Odczytał listę wyróżnionych, wśród których znalazłem się ja i Tadzik. 7 lipca Dobrski przyniósł wieść, że do Janowa przybyła jeszcze jedna kolumna wojsk rosyjskich, wysłana z Piotrkowa. Ernrod dowództwo nad połączonymi siłami. Wszyscy spodziewamy się szybkiego ataku Rosjan, ale nastrój w naszych szałasach jest bardzo dobry. 10 lipca W nocy z 7 na 8 lipca podczas marszów w stronę Przyrowa zaatakowały nas wojska carskie. Zawiązała się bitwa trwająca ponad dwie godziny. Wobec przeważających sił rosyjskich musieliśmy się wycofać. Oddział skierowany został w kierunku granicy pruskiej, ku Kozie głowom. Zostawiając prawie wszystkie zdobyte uprzednio łupy. Zaraz na początku odwrotu zostałem zawezwany przed oblicze kapitana. Był tam również Dobrski, Wojciechowski i jakiś nieznany mi oficer. Chmieliński powiedział: Pan Dobrski zarekomendował mi panów jako ludzi godnych zaufania i obeznanych z okolicą. Mam tutaj wskazał na sporych rozmiarów okutą skrzynkę pewne ważne dokumenty oraz różne cenne przedmioty zdobyte, zarakwirowane, bądź ofiarowane na cel narodowy, które nie mogą wpaść w ręce Moskali. Razem z panem Dobraskim ukryjecie je panowie w bezpiecznym miejscu. Potem dołączycie do oddziału. Zadanie wykonaliśmy we trzech według wskazówek Dobraskiego, który znał okoliczne lasy tak jak chyba nikt inny. Potem rozdzieliliśmy się i pojedynczo każdy próbował odszukać kapitana. Ja spędziłem noc w lesie, pod skałą, nie mając ani krzty jedzenia w ustach. Dopiero na drugi dzień rano posiliłem się nieco, zbierając borówki. Potem pomaszerowałem do Żarek, omijając w się i bardziej uczęszczane drogi. W Żarkach dowiedziałem się, że Chmieliński skierował się z powrotem na wschód i jest najpewniej w okolicy Mirowa lub Bobolic. Byłem tak zmęczony, że doszedłem tylko do leśniowa i tam w klasztorze poprosiłem o nocleg. Braciszkowie byli bardzo przychylni powstańcom i troskliwie się mną zajęli. Musiałem im za to opowiadać o naszych bitwach. Oczywiście, robiłem to bardzo oględnie, bo nawet i tam mogli się trafić szpiedzy. Dzisiaj od samego rana, pokrzepiony przez zakonników na ciele i duszy, wyruszyłem w dalszą drogę. W lesie na północ od Bobolic spotkałem kilku towarzyszy z naszej partii, ale głównego oddziału już tam nie było. W dalszą wędrówkę, na północny wschód, w stronę koniec pola, ruszyłem już w raźnej kompanii. Na nocleg stanęliśmy między podleśnicami a Morskiem. Tam wreszcie mogłem zapisać wydarzenia ostatnich dni. 12 lipca. Dotarliśmy w pobliże Rudnik Nieopodal Radkowa i połączyliśmy się z głównymi siłami Chmielińskiego. Ani Tadzik, ani pan Dobrski jeszcze nie przybyli. Złożyłem więc raport kapitanowi i wróciłem do zwykłych codziennych zajęć. 13 lipca Przybył Tadzik okrutnie zmęczony i z obolałymi nogami, nienawykły do chodzenia po skałach i lasach. Zbiera się coraz więcej naszych. Obóz mamy w lesie, w odległości jednej wiorsty od wioski. Ludność życzliwie się do nas ustosunkowała. Chłopi pomagają budować baraki dla piechoty i konnicy. Na wzgórzu postawiono pomieszczenie dla dowódcy. 16 lipca Całymi dniami męczą nas, ucząc robienia bagnetem, pałaszem i lancą, tudzież strzelania do celu i służby ewanpostowej. Jesteśmy strasznie umęczeni i niejeden skrycie wzdycha do wolności, którą dobrowolnie postradał. Przyszła wiadomość, że Dobracki został ujęty przez Moskali i stracony. 17 lipca Dziś nad ranem w obozie powstało wielkie poruszenie. Przed barakiem kapitana stanęli jacyś uzbrojeni żołnierze z oficerem na czele. Gdy kapitan wyszedł naprzeciw, Oficer złożył raport. Wyjaśnił, że należy do pruskiego pułku piechoty, stojącego na granicy i przyszedł z żołnierzami walczyć w obronie szlachetnego narodu polskiego. Oddział jego liczył dwudziestu siedmiu żołnierzy w mundurach pruskich, z karabinami i tornistrami. Oficer nazywał się Karl Hoffmann w randze kapitana Niemiec, który nie znał mowy polskiej. Chmieliński zaczął przemawiać do przybyszów w języku niemieckim, ale gdy wyrzekł słowa Ich jeden z żołnierzy wystąpił z szeregu, sprezentował broń i powiedział: My nie żadne Niemce, jeno myślą oki. Przecież my Przecamywimy, że polsko to tako rodno macisz nasze jako i waszo. A na pytanie, skąd przybyli, odpowiedział: Jedne my są od Włocławio, drugie my są od Koźlo. Wtedy Chmieliński zdjął czapkę. Podniósł ją do góry i krzyknął Niech żyją nasi bracia ślązacy. Wiwat. Niech żyje Polska. Setki czapek wyleciało w powietrze, a ze wszystkich gardeł rozległo się gromkie. Niech żyje. Przybycie ślązaków, świetnie uzbrojonych i umundurowanych, bardzo nam się przydało. Kapitan nasz postanowił zorganizować kompanię. Składającą się z ochotników śląskich i żołnierzy znających choć trochę język niemiecki. Z oddziału powybierano więc żołnierzy, pochodzących przeważnie z zaborów austriackiego i pruskiego, którzy służyli kiedyś w wojskach tych zaborów. W ten sposób stworzono kompanię pod komendą kapitana Hoffmana. 30 lipca. Rano 28 lipca przyjechał do Rudnik kurier z wiadomością iż nieprzyjaciel. Wyszedłszy z częstochowy w sile czterech rod piechoty z czterema działami, szwadronem dragonów i istotnią kozaków, zmierza w kierunku Rudnik. Od dawna spodziewaliśmy się tego, że Rosjanie kiedyś wreszcie spróbują nas przepędzić z obozu, do którego stale napływali ochotnicy z sąsiednich powiatów, także liczyliśmy już przeszło sześciuset piechurów i kilkudziesięciu konnych. Chmieliński zdecydował przyjąć bitwę. Dowiedziawszy się, iż idący w czołówce kozacy zajęli rudniki, kazał jednemu plutonowi zaatakować ich od frontu, drugi zaś miał obejść rudniki lasem i uderzyć na nich z tyłu. Pierwszy pluton przybył wcześniej i widząc przed sobą nieprzyjaciela, nie czekając, aż drugi pluton zajmie tył jego, rzucił się do ataku. Droga, po której uderzyli, na długość dwóch wiorst była płotem ogrodzona i do tego piaszczysta. Wskutek czego powstał tuman kurzu niedozwalający nieprzyjacielowi rozpoznać rzeczywistej siły atakujących. Lecz gdy opłotki się skończyły i wszyscy wypadli na łąkę, a kurz opadł, Moskale ujrzawszy przed sobą tylko czterdzieści koni, a otrzymawszy do tego pomoc dragonów skrytych między zabudowaniami dworskimi, przyparli oddział Polski, który musiał pospiesznie się cofać, straciwszy kilku żołnierzy. Drugi zaś pluton został odcięty, tak że w dalszym ciągu bitwy nie mógł przyjąć żadnego udziału. Chmieliński wpadł w tak gwałtowny gniew na dowódcę pierwszego plutonu za to, że nie czekał na atak drugiego, iż dobywszy pałasza, porąbał go tak silnie, że nie wiadomo, czy się z ran wyliże. Następnie pchnął naprzód piechotę. Przeszła przez gorejące rudniki, ogniem karabinowym rozpędziła zastępujących jej drogę kozaków i rozwinęła się spokojnie na polu, frontem do nadciągającej piechoty nieprzyjacielskiej. Zabrzała bitwa na całej linii. Z jednej flanki nasi mieli kosynierów, a z drugiej kompanię niemiecką. Wojska rosyjskie rozpoczęły atak z frontu, lecz nasi nie dali się wyprzeć z zajmowanych stanowisk. Kozacy usiłowali ich obejść i z tyłu uderzyć, lecz natrafili na ukrytych w głębokim rowie kosynierów pod dowództwem pana Kuleszy, którzy w śmiałym ataku niczego się nie spodziewających dragonów i kozaków w pień wycięli. Druga rota kawalerii wroga zamierzała razem z piechotą obejść obóz z lewej strony. Tu natrafiła na kompanię Hoffmana ukrytą między budynkami chłopskimi. Doszło do walki na bagnety. W której wyniku Rosjanie zostali odparci. Dzielny kapitan. Hoffmann zawsze był na czele, odpierając trzykrotny atak wroga. Do tej pory szło nam dobrze, a osobliwie ja, nie biorąc udziału w walce i mając dogodne do obserwacji stanowisko. Mogłem się bitwy napatrzyć, ale w tym czasie Moskale ustawili na małym wzgórzu swoją baterię dział i kartaczami poczęli prażyć naszą tralierkę wyrządzając wielkie szkody. Na moich oczach padł martwy Jankowski. Pierwsze szeregi zaczęły reiterować. Chmieliński, nie mając jazdy, pchnął kompanię piechoty, do której ja należałem, zaprawioną w boju pod Janowem, do ataku na działa, sam formując resztę oddziału w kolumnę, mającą poprzeć nasz atak. Mój dowódca, Francuz Szabriole z bagnetem w ręku, rzucił się naprzód biegiem. A za nim ściśniętym szeregiem, my w kolumnie. Gdy już byliśmy o jakie dwadzieścia kroków przed armatami, Szabryole i Zochowski upadli ranni. Kolumna wstrzymała się. Odstrzeliwując się, zaczęliśmy odstępować i zbierać rannych. Wtedy Chmieliński podbiegł ze swoją kolumną, żeby nas wzmocnić. Znowu puściliśmy się naprzód, ale gdy na lewym skrzydle ukazały się nowe posiłki Moskali, Widząc zbyt wielką różnicę sił nakazał chmieliński odwrót. Straciliśmy prawie stu ludzi zabitych, rannych bądź zaginionych. Największe straty poniosła kompania Hoffmana, będąc raptownie zaskoczoną przez szarże dragonów i kozaków, została rozbitą i po większej części wyśniczoną. Z całej grupy zostało jeno pięciu zdrowych żołnierzy. Tadzik Wojciechowski został lekko odraśnięty w lewą rękę, ale czuje się nieźle i wcale się nie przejmuje. Chyba nawet jest jakby dumny z tej rany. Dzisiaj dotarliśmy w okolice Chlewskiej Woli i zaczynamy na nowo się organizować. Zarządzono odpoczynek, ale tylko na jeden dzień. 1 sierpnia Po obozie rozeszła się wieść radosna, że rząd narodowy mianował Chmielińskiego majorem. Major jednak chodził zatroskany, wcale się z awansu nie radując. Lepiej było nie wchodzić mu w oczy, bo gwałtownik był i zapalczywy w gniewie. Tymczasem porozsyłał kurierów na wszystkie strony dla zdobycia wiadomości. Jeździł też dzisiaj nie wiadomo dokąd. Mówią, że chyba do Jędrzejowa. Znowu nas męczą ćwiczeniami. To już prawdziwa plaga. Przydzielono mi paru nowicjuszów, których mam uczyć robienia bronią i strzelania. 7 sierpnia Rana Tadzika zaogniła się i nie chce się goić. Dostał gorączki i wreszcie zgłosił się do lekarza, bo musiał się wymówić od ćwiczeń. 13 sierpnia Nie pisałem parę dni, bo i czasu dużo nie było. Mieliśmy też maleńką potyczkę z drobnym oddziałem rosyjskim. Jakiś podjazd, który nieopatrznie wpadł w pułapkę. Major otrzymał depeszę o wyjściu z Krakowa oddziału HR, Krukowieckiego w Olkuskie. Rozkazał wyruszyć w kierunku granicy z zamiarem podania ręki Krukowieckiemu. W drodze doszły nas doniesienia, iż generał Częgiery wyruszył z Kielc przeciwko nam. Otrzymawszy wiadomość, Chmieliński wysłał naprzód furgony i bagaże ku Białej, wiosce o małą milkę odległej od ledowa. Piechota stanęła pod obiechowem. Wieczorem zostałem zawezwany do majora. Potraktował mnie bardzo uprzejmie i oznajmił, że od jutra mam stanąć do wyłącznej jego dyspozycji. Mam otrzymać specjalną misję. Zachodzę w głowę. Co by to mogło być? Z długiej rozmowy widziałem, że Chmieliński zdaje sobie sprawę z trudnego naszego położenia. Jako szczery, głęboki demokrata w ludzie tylko widział ocalenie Polski, lecz uznawał swą niemoc, by ten lud poruszyć. Chciałby on był jednak, żeby powstanie ogarnęło jak najszersze kręgi i cierpiał nad tym, iż wyglądało ono jeno jakby jaka zbrojna demonstracja. Żalą się na mnie, mówił, że jestem szorstki i grubiański ze szlachtą, lecz czyż mogę być innym, gdy powstanie tak mało się rozwija, a młodzi szlachcice po domach siedzą. Cóż więc chcieć od chłopów? Na koniec powiedział, że jutro znowu czeka nas bitwa i że musimy ją wygrać, chcąc przyjść krukowieckiemu z pomocą? 15 sierpnia. Wczoraj stoczyliśmy bitwę z Chengierem. Piechota nasza rozwinęła się na obszernym polu, kawaleria zaś stanęła na prawym skrzydle oparta o niewielki lasek. Najpierw pokazali się strzelcy moskiewscy. Potem jazda, składająca się ze szwadronu dragonów, popędziła co koń wyskoczy chcąc odciąć Polaków od wspomnianego lasku. Przywitani rzęsistym ogniem, dragoni stanęli i zleźli z koni. Toż samo zrobiła i kawaleria polska, a że większa część naszej kawalerii posiadała sztućce, więc zaczęła się strzelanina. Wkrótce nadeszły Moskalom posiłki, przed zatem tak przeważającymi siłami piechota oddziału, prowadzona osobiście przez Chmielińskiego, cofnęła się ku nie przestając dawać ognia ani na chwilę. Przeszedłszy przez małą rzeczkę pod gęstym ogniem dostaliśmy się do lasu zabierając po drodze swoich rannych. Moskale dopieli celu i nie dopuścili nas do połączenia się z Krukowieckim. 17 sierpnia Stanęliśmy obozem w białej wielkiej. Nieprzyjaciel cofnął się niby to do Kielc, ale w nocy wrócił nazad, zbliżył się do nas i stanął w lelowie. Oprócz tego otrzymaliśmy doniesienia, że dwa oddziały nieprzyjacielskie wyszły z Częstochowy i Piotokowa, chcąc nas otoczyć ze wszystkich stron. Chmiliński wysłał podjazd, z kilku ludzi złożony. Do Lelowa dla przekonania się o prawdzie doniesienia i o sile nieprzyjaciela, dowódcom zaś piechoty i kawalerii wydał rozkaz z pogotowia. Dla mnie przez oba dni nie znalazł czasu, żeby poruczyć mi obiecane zadanie. Sytuacja jest dziwnie niejasna. 20 sierpnia. Dopiero dziś mogę opisać wypadki zaszły w białej w nocy z 17 na 18 sierpnia. Wieś leży w dość długim wąwozie. Od strony lelowa na samym końcu wsi po jednej stronie drogi ogrodzonej płotem stoją zabudowania dworskie, z drugiej strony zaś znajduje się mały sosnowy lasek. Około godziny trzeciej w nocy. Gdy rekonesans jeszcze nie wrócił, Chmieliński niespokojny przybył ze dworu, gdzie stał ze swym małym sztabem kwaterą i dał polecenie formowania się do wymarszu. Wzdłuż płotu około wyżej wspomnianych zabudowań stanęły uszykowane dwa plutony kawalerii frontem do drogi. Na brzegu zaś lasku, tyłem do tegoż i do drogi prowadzącej z Lelowa, sformowała się kompaniami piechota. Furgony z żywnością. Amunicją i bagażami poczęły się również formować, przejeżdżając przed samym frontem kawalerii. Zaczęło nieco świtać. I wtedy ujrzano jak przez mgłę w mroku jakieś postacie migające się w lasku. Dowódca kompanii strzelców Anderson zakomenderował, baczność. Lewo w tył zwrot. Ognia. W tejże samej chwili posypał się rotowy ogień z lasku, z tyłu i ze wszystkich stron wzdłuż wsi. Byli to Moskale, którzy wzięli do niewoli rekonesans. Znieśli wedetę konną z tej strony postawioną, która widząc zbliżającą się konnicę i myśląc, że to rekonesans wraca, wpadła im bez strzału w ręce. Tym sposobem masa Moskali pod zasłoną nadzwyczaj ciemnej nocy okrążyła cichaczem wieś. Tak blisko, że z lasku na odległość nie więcej jak trzydzieści kroków sypnęła ogniem, a następnie rzuciła się z dzikim wrzaskiem i okrzykiem mura, przy odgłosie bębnów i trąbek do ataku. Żołnierz, nawet najwięcej ostrzelany w bojach, w nocy tak niespodziewanie napadnięty przez niewiadome siły nieprzyjaciela, nie dotrzymałby placu. A cóż dopiero partyzanci, których szeregi z dniem każdym świeżymi ochotnikami były zasilane. Z których nie jeden po raz pierwszy w swoim życiu trzymał karabin w ręku i nie miał prawie wyobrażenia o jego użyciu. Można więc sobie z łatwością wyobrazić, co się działo, gdy tak niespodzianie sypnięto nam w oczy kulami. Wszystko poszło w rozsypkę. Szczęściem piechota, a wśród niej i ja, korzystając z ciemności, pomiędzy domami szczęśliwie przerżnęła się do lasu. Wśród hałasu i zamieszania, huku strzałów. Świstukul, wrzasku atakujących, krzyków oficerów na próżno starających się przywrócić porządek, nasza kawaleria zdążyła otoczyć chmielińskiego, przejechała kłusem poprzez wiesi i wyjechała szczęśliwie i cało na pole i dalej do lasu. Nieprzyjaciel nie ścigał rozbitych dalej. Tegoż samego dnia nad wieczorem stanęliśmy w małej wiosce kąty koło włoszczowej. Przez następne dni do kątów ściągali się żołnierze ze wszystkich stron drobnymi oddziałami tak, że dziś cały pierwotny oddział był znowu w komplecie. Brakuje ledwo sześciu ludzi, a między nimi bardzo lubianego dowódcy kosynierów kuleszy. Chmieliński, dawszy rozkaz piechocie, iżby stanęła sformowana kompaniami, palnął taką mowę za bezładną reiteradę z białej. Że chyba już nikt nie odważy się opuścić pola bez rozkazu, wiedząc, co go będzie czekać z ręki Chmielińskiego. 2 września. Po kilkudniowym pobycie w kątach, przez cały czas deszczlał jak z cebra, oddział nasz pomaszerował do chlewskiej woli, gdzie już nie w lesie, lecz w samej wsi rozłożył się obozem. Piechota po chatach wiejskich, kawaleria na podwórzu przed dworem. Sam zaś Chmieliński ze swym adiutantem i kilku nadkompletowymi oficerami, którzy jego sztab stanowili, we dworze. Znowu zaczęły się musztry i manewry po całych dniach. Na Nachajka Chmielińskiego odgrywała w tych ćwiczeniach często niemałą rolę. Służba była nad wszelki wyraz uciążliwą. Do tego jeszcze często brakło żywności, także nieraz w ciągu doby żołnierze literalnie nic nie mieli w ustach. Szczęściem ludwiejski w chlewskiej woli nadzwyczajnie się cieszył, mając żołnierzy polskich w swoich domach, a każdy gospodarz chętnie dzielił się pożniwach dobytkiem swoim z powstańcami. Nadeszły znowu wieści, jakoby Moskwa wyruszała na nas z Kielc. 3 września Oddział nasz powiększa się z dnia na dzień. Chyba nigdy dotychczas nie liczył takich sił. Obóz zdaje nam się wygodny i bezpieczny. Lud prosty, mianowicie, w tych stronach odznacza się rzadką do nas przychylnością i o każdym ruchu nieprzyjaciela natychmiast nam donosi. A widocznie uznał za konieczne dać pewien wypoczynek ludziom. Dopiero dzisiaj nakazał się przygotowywać do wymarszu, który ma nastąpić jutro wieczorem. Mamy iść na czaryż.